króciutki wywiad z wyjazdu Alfy Stelvio. Dlaczego ten wywiad jest fajny, inny niż wszystkie, które robimy? Bo ja jako właściciel nazywam się Rafał Sikora i zbieg okoliczności, że klient, który go kupuje, też ma na nazwisko i imię Rafał Sikora. Mało tego, z tego samego roku. Jesteśmy z tego samego roku, mamy tak samo na nazwisko i na imię, więc to jest jakby fajne, taka pamiątka. Panie Rafale, jak to się stało, że pan u nas kupił auto? To... Szukaliśmy z żoną podobnego samochodu i po prostu trafił się. To jest kilka tylko było sztuk, aczkolwiek no, obsługa była profesjonalna, także było bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Samochód był, jest bardzo ładny, jest zgodny z opisem przede wszystkim. To, co miało być, to po prostu w nim jest. Stan techniczny jest idealny. Można powiedzieć, że tak. Troszkę żeśmy o pana walczyli z ofertami, z różnymi rzeczami. Tutaj jak pan czuje się, że tak powiem, dopieszczony? Bardzo się dobrze czuję. Nie ukrywam, że zależało nam, żeby dokończyć transakcję mimo wszystko, że no, podobało nam się tutaj właśnie to zabieganie takie, że nie tylko my gdzieś wydzwaniamy, ale była obopólna gdzieś tam akceptacja tego wszystkiego i po prostu no, profesjonalna obsługa. I to jest fajne i najważniejsze. Z ważnych informacji wyjeżdża pan Alfa Romeo silnikiem dieslu, co jest rzadkością, w najbogatszej wersji wyposażenia. Auto krajowe, pierwszy właściciel. Wiemy, że auto jest w oryginale, że na element nielakierowany, ma pełną historię. Wyjeżdża pan od nas z 3-letnią gwarancją na całą Europę. Wyjeżdża pan od nas z pełnym pakietem dealerskim, ubezpieczeniowym. Coś więcej dodać, ująć? Coś więcej? Na pewno wrócę po następny samochód. Super. Pani Agnieszka, czyli żona pana Rafała, dla której ten samochód ma być, pozdrawiamy ją, bo dzisiaj nie mogła być przy odbiorze, nie? No nie. Jakby miał pan powiedzieć jakby takim klientom, którzy nie byli nigdy u nas, a zastanawiają się, czy mają przyjechać, to warto, nie warto? Warto, zawsze warto. Warto naprawdę, choćby przez rozmowę, przez obsługę i przez wiarygodność, jeśli chodzi o stan techniczny pojazdu. Panie Rafale, bardzo dziękujemy za miłe słowa. Jak pojeździ pan, prosimy o opinię w internecie. Jak najbardziej. Dzięki wielkie. Dzięki. Aha, jeszcze auto gdzie jedzie? Koło okolicy Strzegomia. Czyli Dolnośląskie. Tak jest. Super, dziękujemy.